Jesteś stąd, twoi przodkowie to powstańcy śląscy w Siemianowicach i jest nawet plac Józefa Skrzeka, twojego stryja. Tak, rzeczywiście Józef, którego noszę imię, to bardzo odważny człowiek. Zawsze nazywali go Jasny Synek z Michałkowic, nauczyciel, harcmistrz, żołnierz. Zginął walcząc o polskość i do końca był wierny. No a ja jestem na ojcowiźnie do teraz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon Śląska. Kompozytor, wokalista wpisany w historię polskiej muzyki inspirowanej bluesem, jazzem i rockiem, ale także folklorem i motywem sakralnym. Józef Skrzek. Jest wierny swoim muzycznym przekonaniom. Nie ulega modom, nie płynie wraz z trendami, nie próbuje rywalizować z obecnymi rewolucjonistami muzyki. Kreuje epokę polskiego rocka. Tworzy także muzykę filmową. Jest absolwentem średniej szkoły muzycznej. Później studiował w klasie fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 1970 związany z zespołem Breakout, później SBB. Współpracował też z Czesławem Niemenem i choć zawodowo ich drogi się rozstały, to prywatnie przyjaźnili się do ostatnich dni. Ta ceremonia na Powązkowskim cmentarzu, podczas której Józef zasiadł przy klawiaturze organów w cmentarnej kaplicy i wykonał improwizowany, fantastyczny utwór, towarzysząc sobie jeszcze na harmonijce ustnej. To był niesamowicie przejmujący moment i te ciarki, które chodziły mi po plecach, doskonale pamiętam do dzisiaj. Od lat 80. idzie swoją drogą. Przez długi czas miał własną audycję w radiu, w której popularyzował muzykę. Józef Skrzek ma charakterystyczny styl bycia. Józef Skrzek był gwiazdą wieczoru, a wieczór miał być uświetniony pokazem sztucznych ogni. No i Józef tak się wczuł w swoją muzykę, jak to niektórzy mówią, złapał fazę, że znacznie ten czas zapomniał o czasie po prostu, jak to on. Organizatorzy, nie mogąc dłużej czekać, bo czas to pieniądz, odpalili sztuczne ognie, ale wcześniej obrócili scenę na drugą stronę. Scena była obrotowa i co się okazało, po pokazie ogni sztucznych scenę obrócono ponownie, a Józef ciągle jeszcze grał. Muzyk, multiinstrumentalista. Ja poznałem go i zakochałem się w jego muzyce, kiedy grał bluesa i rocka. Potem no, jego horyzonty się bardzo poszerzyły. Stworzył właściwie podwaliny polskiego, progresywnego, symfonicznego rocka. Urodzony w Siemianowicach Śląskich, mieszkający wciąż w tym samym domu. Wizytówka śląska, genialny muzyk, wizjoner. Nie ma drugiego takiego jak Józef. Śląskie wychowanie, jak podkreślasz, to przywiązanie do ziemi. Od małego uczono cię, jak żyć. No i tak się stało. Niesamowite, po tych wielu, wielu podróżach światowych osiadłem w Michałkowicach. Niesamowite. To jest teraz już rodzinne, bo jest Alina, są córki Karina, Luisa, Ela, są wnuczki, Julia, Lenka, czyli z tym mamy taki swój po prostu team.
takie coś, co w ogóle dla mnie jest zaskakujące, bo nasz zawód jest bardzo, powiedziałbym, podróżniczy i tak jak marynarze prawie, że niektórzy to porównują do statkowych odpływać. Ale w tej twojej filozofii życiowej właśnie tych odniesień do Siemianowic, do Śląska jest bardzo wiele. Ta śląskość jest ważna w waszej rodzinie, jest ważna w tym, jak żyjesz. Tak jak mówiłeś, objechałeś cały świat, wróciłeś tutaj i tutaj jesteś. Na pewno to jest istotne, bo tak już zostaliśmy wychowani. Może to też ma znaczenie, że wszyscy mnie pielęgnowali od małego, że byłem taki jozinek, który się tutaj nosił na rękach i nie tylko. Potem już zacząłem troszeczkę śpiewać, zacząłem po prostu się edukować w znakomitych szkołach dzięki rodzicom i dzięki wszystkim, którzy byli wokół w rodzinie. Więc pojęcie rodziny dla mnie to jest rzeczywiście takie pierwszorzędne. Sam talent, on przychodzi z góry i on się w różny sposób objawia. Czasami są to zespoły, czasami są to moje solowe projekty i tak dalej. Natomiast rodzina święta sprawa. Czy ta rodzina śląska to jest inna rodzina, bo twoja żona pochodzi z Pomorza, stworzyliście rodzinę jaką? To już jest takie, że ta śląska dość znamienne, bo on w tej chwili się miksuje tak czy inaczej. No, jak wiem, wielu ludzi przyjeżdżało tutaj za robotą. Ona tutaj akurat okazuje się, że Alina przyjechała z Kołobrzegu za miłością. Cytuję. Czyli za tobą. Cytuję. No tak, to trudna sprawa, dlatego że no na pewno są to inne obyczaje. No gwara jest też przecież zupełnie inna. Są to inne towarzyskie spotkania. Jest dużo inności. No więc trzeba mieć rzeczywiście wielkie uczucie, żeby to wszystko wytrwać. Ale wam się udało. Od lat jesteście razem. To naprawdę duża sprawa. Natomiast wróćmy do tych początków. Zacząłeś już mówić o szkołach, ale zaczęło się tak, że byłeś ministrantem, podglądałeś organistę w Michałkowicach. Potem poszedłeś do szkoły muzycznej, ale równocześnie grałeś w zespole rockowym. Tak więc tą muzykę pojmowałeś od początku bardzo szeroko. Tak, i to jest piękne, dlatego że przygoda w sztuce prowadzi do ciekawości i do świeżości. Tak bym to nazwał. Jeśli jesteś tylko, wiesz, klezmerem, no to nie zawsze ci to wychodzi tak jak trzeba, a poza tym możesz się utopić. Moja edukacja, no rzeczywiście była od początku ciekawa, dlatego że zacząłem się zapoznawać ze szkołą Karłowicza muzyczną w Katowicach. Czyli byłem w podstawówce w Michałkowicach, jednocześnie codziennie byłem w szkole Karłowicza w Katowicach. Świetna, znakomici profesorzy, znakomita w ogóle atmosfera. Jakby to już dawało mi takiego, wiesz, nowego, inwencyjnego nastroju. Co dała ta szkoła muzyczna? Czy ona dała ograniczenia, czy raczej pozwoliła poznać to, co cię w muzyce interesuje? Muzycy mają bardzo różny na to pogląd. Niektórym takie wykształcenie muzyczne przeszkadza, inni twierdzą, że daje bardzo dobre podwaliny. Dla mnie to było bardzo dobre. Tam spotykałem bardzo ciekawych innych artystów, muzyków. I zaprzyjaźniałem się, no a sama edukacja, ona była bardzo potrzebna. Rozgrywałem się, do dzisiaj ćwiczę pewne wprawki, które mnie nauczyła pani profesor Swobodnikowa. No i to jest takie praktyczne do teraz, myślę. To, że ja w momencie znalazłem się na scenie rockowej, to było właśnie tylko głównie dlatego, że tata zmarł. Tata jako, że był sztajger i ratownik w pewnej akcji, no, jak to mówią tak potocznie, zagazował się, maska była zła. No, niestety Ludwik jeszcze troszeczkę walczył, a potem serce pękło. No i z dnia na dzień zostaliśmy nagle tak jakby no, w sytuacji dość trudnej, dlatego że mama rozpaczała, co to teraz będzie. W domu było tak, że tata robił narodziny, a mama zajmowała się dziećmi. No więc jako, że już troszeczkę poznałem świata innego w muzyce, i zauważyłem, że Tadeusz Nalepa bardzo chciałby, żeby zagrać z nim. No to w pewnym momencie w ciągu około miesiąca nauczyłem się grać na gitarze basowej i zacząłem grać z zespołem Breakout. To było potem tak ciekawe, że założyłem zespół SBB.
Lata 70. to zespół SBB, ty byłeś jego mózgiem, ale to był czas takiej tułaczki, jak wspominasz tamte czasy. Tak, ale jeszcze ważne jest, że dostałem zaproszenie o czasowanie Mena. To bardzo istotne dlatego, że właśnie z Czesławem zagraliśmy bardzo istotne koncerty. Na przykład festiwal, który graliśmy z Machowiczną Orchestra. Wow! Albo wiesz, że tam jesteś na jam session i grasz z Charles Mingusem. Nagle okazuje się, że świat jest bliski, tylko ty musisz w to uwierzyć, uwierzyć w siebie i w ogóle wszystko, prawda, to, że pochodzisz tam gdzieś z jakiejś małej miejscowości, nie ma nic do rzeczy. Po prostu jak jesteś dobry, wchodzisz na scenę dużą i jest dobrze. I tak się stało. I za to dziękuję do dzisiaj Czesławowi, bo to dzięki niemu przez te dwa prawie że sezony graliśmy dużo, nagraliśmy płyty ważne też. No i potem, kiedy już było nowe wcielenie SBB, które nazwał redaktor Walicki Szukaj, burz i buduj, no to już zaczęliśmy śmiało grać w różnych kręgach na świecie. W rezultacie dotarliśmy do Roskilde, gdzie był festiwal w tamtym czasie nazywany Europejski Woodstock. Graliśmy razem z Bob Marleyem, królem reggae. Niesamowita sprawa, dlatego że to były moje urodziny. On jakoś się dowiedział, albo ktoś mu szepnął, że ja jestem ten Solenizan, no i on schodził ze sceny, mówi do mnie: You are Joseph? Yes, I am. No to girls. One zaśpiewały mi Happy Birthday to you. No pięknych urodzin było wiele, natomiast te dla takiej były publiczności, wyjątkowe. Na takiej scenie i z takim, powiedziałbym, tym, który mnie obdarował swoim śpiewem, no to tylko raz. No i to tak szło, no ale wiesz, czas leci. No to jest nieuniknione, że się zmęczysz, że możesz się gdzieś potknąć, że możesz coś jeszcze innego znaleźć. No tutaj nastąpiły różne przemiany, które się związały też z przemianami w ogóle w Polsce, w Europie. Mamy znowu lata 80. Wyjeżdżasz do Ameryki, pracowałeś z Jerzym Skolimowskim, napisałeś świetną muzykę do świetnego filmu Ręce do góry. Mogłeś w tej Ameryce zostać, postanowiłeś jednak tutaj wrócić. Nie wyobrażałeś sobie życia na obczyźnie? No, przyciąganie ziemskie, jakieś albo przyciąganie... Przyciąganie śląskie. No, ojcowizna. Mama bardzo też wyczułem, że potrzebowała w dalszym ciągu, żebym był. No bo była decyzja wspólna nasza z Aliną, bo razem mieliśmy się gdzieś znaleźć, czy w Londynie, czy w Stanach, prawda, gdzieś tam w pobliżu Hollywood, wow. Czyli to brzmi tak dość no, światowo. No, czy oczywiście Europa to tutaj lądowa, głównie z Niemcami, bo oni mi cały czas, zresztą później pracowałem, w takiej, prawda, w wytwórni filmowej. Tam robiłem dużo muzyki filmowej, w Hamburgu przede wszystkim. Ale zawsze wracałem do domu. Niesamowita sprawa. Tak mi jakby tknęło coś, że zacząłem wracać jak krótka taki, no, bocianie gniazdo. Po prostu wiedziałem, gdzie mam lądować. To niesamowita w ogóle sytuacja. Przez całą dekadę podróżowałem i byłem w domu tylko na Wigilię albo na Wielkanoc. I teraz nagle okazało się, że ja wracam. No może dlatego, że te rodzinne powinności, a może moje dochodzenie do dojrzałości dały mi no, sygnał o odpowiedzialności. Wow. Jesteśmy w latach 80. Powiedziałeś o tym, że polityka wpływała także na twoją karierę i twoje życie. No i mamy ten 81. I to jest czas, kiedy ty odkrywasz zupełnie nową przestrzeń dla muzyki, bo zaczynasz grać w kościołach. Odkrywasz nowe miejsce. W kościołach ludzie się gromadzili, bo tam było bezpiecznie. W kościołach była nowa inwencja. Nie chciałem grać koncertów, na których zamówcy bili młodzież. Byłem tego świadkiem, po prostu jak ciągnęli, targali, jak zamawiali wręcz osynobusy, żeby przyjechały, bo będziemy pałować. Nie da rady. Nie wchodziło w rachubę. I zagrałem koncert, który był dedykowany górnikom, którzy zginęli na kopalni Dymitrow w Bolerze. I to było pierwsze moje wejście, kiedy zagrałem organy piszczałkowe i syntezatory. I to było w Michałkowicach. I to było odkrycie. I to dla ciebie. W Michałkowicach. Trochę miałem tremę, bo wiesz, Michałkowice, tu te... Ale potem, wiesz...
jak te moje ciotki różne i tak dalej, potem Józek, jak ty fajnie grał, ja tak płakała. Potem albo jej się podobało, albo po prostu coś przeoczyłem. Ale okazało się, że dobrze. Następny ważny koncert był w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Serce Chopina. Marzyłem o tym, żeby tam zagrać i nagle gram. Właśnie tą muzykę nową, która jest no, pomiędzy akustycznym łączeniem wnętrz, połączeniem tradycyjnych, pięknych brzmień organowych z elektroniką, która jest oczywiście też nagłaśniana tam różnymi patentami, głośnikami i tak dalej. Oczywiście szok. To, co jest nowe, zawsze może być kontrowersyjne. Niektórzy oczywiście trzaskali drzwiami. Co to za pieron tam, gro jakieś tam. Ale większość poszła i akceptowała mnie. Potem zagrałem na Jasnej Górze, potem zagrałem w wielu, wielu miejscach, gdzie mnie zapraszano, bo jakby ludzie rzeczywiście w tamtym czasie z Kościołem wiązali wielkie nadzieje. No cóż, część emigrowała. My jednocześnie też zdecydowaliśmy się tutaj w pewnych kręgach artystycznych, żeby powstała leśniczówka. O tą leśniczówkę muszę koniecznie zapytać, bo powiedziałeś, że najpiękniejsze lata swojego życia artystycznego spędziłeś właśnie w chorzowskiej leśniczówce i w planetarium. Nagle znaleźliśmy się w tak nazwijmy to, Central Parku. No czyli tak, tu masz planetarium, tu masz zoo. I tu nagle w starej części pan leśniczy powiedział, że już tu nie ma gadziny, nie ma zwierząt, no to właśnie ta leśniczówka stoi pusta. No to dobra, to z pewnymi znajomymi drwalami zabraliśmy się do tego, żeby ją przygotować. Przede wszystkim kominek, poza tym wydłużyliśmy scenę, zrobiliśmy i tak dalej, i tak dalej. No i nagle się okazało, że to było tak potrzebne. W latach 80. one były takie przejściowe, przecież ludzie się nie wiedzieli, co z sobą począć. Część emigrowała, część w ogóle się załamywała. No my jakoś się znaleźliśmy, czyli artyści ze Śląska, przeróżnych, głównie muzycznych, stylów, nagle się porozumieli. Mieliśmy taką bakę wyjątkową, podziwiałem. Niesamowita w ogóle atmosfera. Wszyscy się kochaliśmy wręcz. Byliśmy przyjaciółmi. No i spędzaliśmy tam czas od rana do wieczora, albo jak się dało. A że ja byłem najstarszy, albo może nie, nie wiem, może byłem wtedy jeszcze bardzo znany, no to stwierdzili, że ja mam, jak są jakieś ważne sprawy, to mam iść na przykład, no coś tam załatwiać. Al Pacino. SBB ma dzisiaj swoją nową historię. To są nowe wartości. Ile jest w dzisiejszym SBB przeszłości? I jak byś porównał siebie z tamtych czasów i dzisiaj? No Janno, czas płynie. To jest nieuniknione. Więc tak, pewnie, że jest w Ameryce, Jurek. W Grek w ogóle robi co chce. No to już nie jest taki band, który był taki, wiesz, totalnie, wiesz, od początku do końca niesiony i miał swoją dyscyplinę, miał wszystko poukładane. To jest w tej chwili taka produkcja raczej. Więc jak mamy zaproszenie na jakiś ważny koncert, no to się spotykamy i gramy. I jak się razem czujecie na scenie po latach? Po latach jest inaczej. Na pewno to znaczy, wiesz, no, próbujemy się jakoś dopasować. Ja myślę, że to jest bardzo naturalne. No, nie ma takiego czegoś, zresztą te wszystkie inne, nazwałbym to, majorowe grupy na pewno się spotykają głównie dlatego, że mają jakieś produkcje. My też jak mamy produkcję, to się spotykamy. Józek Skrzek solo i Józek Skrzek w SBB to dwa różne wydania ciebie? Tak, zdecydowanie. To nie ma siły, zwłaszcza w tej formie na dzień dzisiejszy. Ja zrobiłem zresztą z wieloma innymi muzykami i dalej robię i właśnie nawet dzisiaj dostałem, że jakiś Angol będzie ze mną tam coś, saksofonista będzie coś robił. Gał! Chciałem powiedzieć, że mamy coś nagrywać. Ja grałem przecież w Teatrze Witkacego ze składem niesamowitym. Steve Kindler na skrzypcach, Steve Schroeder na elektronice, Mirek Muzykant na bębnach. No i graliśmy tam Halnego. Przez kilka sezonów. I oczywiście do tego zespół Teatru Witkacego, czyli aktorzy. Andrzej Dziuk po prostu stwierdził, że to jest tak niesione, że nie pytaj. Gdyby nie to, że się trochę zmieniły opcje znowu pewne, to byśmy to grali dalej pewnie. No i tych połączeń jest wiele. Teraz niedawno grałem w Krakowie, w Auditorium Maximum. Takie coś, co się nazywało
Children of the Stars, Dzieci Gwiazd. To wymyślili fizycy jądrowi, naukowcy. I oni stwierdzili, że bardzo dobrze ja sobie z tym radzę. Znaczy wprowadzają mnie oczywiście fizykę, co już, jestem na wykładach, uczę się. Kurde, no doszliśmy do sedna. Trzeba się uczyć. Ale przekładasz tą fizykę na muzykę? Oczywiście. No trzeba. Akurat ten koncert był z projekcjami, też był z chórami młodych ludzi, którzy się tam znaleźli. Był Mirek Muzykal na bębnach, była nasza Ela w finale, córeczka. Był Chet Miękus na trąbce. Także tych składów co rusz się pojawia ileś tam i ja chciałbym bardzo, żeby się pojawiało to. Czasami grałem i dużo grałem ze Zbyszkiem Preisnerem. Ostatnio grałem, jak miał jubileusz teraz niedawno, zresztą grałem też część z Lizą Gerard. Liza Gerard, wow, niesamowita w ogóle pani, która w przerwach po prostu już w tej chwili sztrykuje, ale jest poza tym fenomenalną, z głosem takim, jaki zawsze był. I strasznie teraz moim marzeniem jest, żeby coś w tym roku udało się zrobić, może nawet z szerszą orkiestracją, ale żeby to było nasze porozumienie, lubimy się. Bardzo dużo robisz, tak jak mówisz, to są bardzo różne rzeczy. Możesz powiedzieć dzisiaj, że jesteś muzykiem, człowiekiem spełnionym, masz takie marzenia? Chciałbym mieć zdrowie i jeszcze, wiesz, wenę, żeby dalej coś powstawało ciekawego i żeby to wszystko... A to ciekawego potrafisz zdefiniować? No ciekawego, no to jest poznawanie świata w dalszym ciągu, no i poznawanie nowych artystów i powstawanie nowej muzyki, która się dzieje. No bo ona gdzieś tam powstaje. Za chwilę nagrywam z Kariną, sopranem, z Krzeszowską, teren Kochanowskiego w Katedrze Gliwickiej. I będzie to nowa produkcja rozszerzona też. No takie sytuacje mnie frapują i ja w tej chwili prawdopodobnie jestem na tej drodze. Przez to, że przerwałem studia, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy wtedy, bo ja byłem na czwartym semestrze Akademii Muzycznej. Z powodu tej nieszczęsnej śmierci ojca musiałem przerwać. I teraz jakbym odrabiał zaległości. Czyli wróciłem znowu do pewnej poznawczej sytuacji w tej sferze paraklasycznej. Oczywiście na swój sposób, bo ja i tak to inaczej robię.